imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pomódlmy się dzisiaj słowami psalmu 66 z dzisiejszej liturgii. Z radością sławcie Boga wszystkie ziemie. Opiewajcie chwałę Jego imieniu. Mówcie do Niego. Oddajcie wspaniałą chwałę. Powiedzcie Bogu, jak zadziwiające są Twe dzieła. Niech Cię wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie. Niech Twoje imię opiewa. Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga, zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi. Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, którzy boicie się Boga, opowiem, co uczynił mej duszy. Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mej prośby i nie oddalił ode mnie swej łaski. Kilka elementów dzisiejszej liturgii szóstej niedzieli Wielkanocy chcę przedstawić. Zanim jednak tego dokonam, patrzę teraz w kamerę i widzę jakieś techniczne urządzenia w tym studio CFD w Krakowie. To bardzo złudne, że jestem z tymi, którzy mnie słuchają i wydaje mi się, że na nich patrzę. Gdy spoglądam na moje notatki, to nie patrzę na widzów. Gdy patrzę w stronę kamery, to spoglądam w oczy oglądających mnie. Złudzenie perfekcyjne. To samo dotyczy tych, którzy mnie teraz słuchają. Świat, do którego jesteśmy już tak przyzwyczajeni, że niektórzy nie odróżniają tego, co sztuczne w tym świecie, od świata prawdziwego. Posłuchajmy pierwszego czytania dzisiejszej liturgii. Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste. Wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka zaś radość zapanowała w tym mieście. Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego, bo na żadnego z nich jeszcze nie stąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc nakładali apostołowie na nich ręce, a oni otrzymali Ducha Świętego. To dwa fragmenty z Dziejów Apostolskich z 8 rozdziału, wiersze 5 do 8 i 14 do 17. Przyjęcie Słowa Bożego w Samarii wiąże się ze znakami Bożej mocy. Potrzebna jest jednak uwaga i skupienie słuchaczy. To jest znak dla nas dzisiaj. Słuchać z uwagą i skupieniem. Jak to osiągnąć? Dzisiaj, gdy jesteśmy pochłonięci mediami, nie mamy uwagi ani skupienia. Nasza uwaga jest pochłonięta przez tysiące informacji ze świata, które nam są właściwie do niczego niepotrzebne. Wypełniają naszą uwagę i nasze skupienie. Jesteśmy wchłaniani nieustannie do tego stopnia, że nie potrafimy wyrwać się z przeróżnych aplikacji. Nasze telefony, komputery są w nieustannym użyciu. Budzimy się i zasypiamy z nimi.
One także służą nam do modlitwy, bo służą nam właściwie do wszystkiego. Komunikujemy siebie światu i świat komunikuje siebie nam. Komunikat Słowa Bożego jest jednym z wielu, bardzo wielu innych. Nie skupia naszej uwagi, bo już przychodzą inne komunikaty. Komunikacja zajęła pierwsze miejsce w naszym życiu, ale stracił nam się komunikat. Bóg mówi do nas ludzkim językiem tak jak inni ludzie. Wszystko jest pomieszane, wymieszane, sklejone, staje się w nas taką sałatką medialną. Ona nam smakuje. Jest w niej wiele smaków. Jednak nie jesteśmy w stanie odróżnić tego, co Boże, od tego, co ludzkie. Drugie czytanie dzisiejszej Ewangelii jest z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła, rozdział 3, wiersze od 15 do 18. Pana Chrystusa uznajcie w sercach waszych za świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnionej nadziei, która w was jest. A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerco zarzucają. Lepiej bowiem, jeżeli taka wola Boża cierpieć, czyniąc dobrze, aniżeli źle czyniąc. Chrystus bowiem również raz jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić, zabyty wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez Ducha. Tutaj również jest mowa o słowie Boga, które jest święte. Ta świętość jest dla nas wyzwaniem wobec świata. Mamy jej bronić. Jesteśmy do tej obrony uzdolnieni przez Chrystusa, który za nas umarł i zmartwychwstał, aby nas oczyścić z grzechów. To nie jest tylko komunikat, jeden z wielu komunikatów. To dobra nowina naszego życia. Dlatego mamy nią żyć i ją głosić światu. Dlatego wymaga od nas uwagi i skupienia na nadziei, która niesie światu radość. Żyć to słuchać, słuchać to żyć. Słuchać tego, który niesie życie prawdziwe i na tym się skupić, aby nie stać się elementem wymiany komunikatów świata, sztucznych mediów. Nadzieja jest w nas, mówi Słowo Boże, gdyż jest nam dana przez świętego Boga. Jak bardzo ludzie cierpią, gdy ich się próbuje oderwać od smartfonów, na przykład na rekolekcjach, aby nie brakowało prądu i zasięgu, każdy ma do dyspozycji urządzenia, które zapewniają ustawiczny kontakt z siecią, z całym światem. Tak uzależnieni jesteśmy, włączeni w świat i często wyłączeni od siebie, od Boga. Czy docierają do nas słowa Ewangelii Jezusa Chrystusa według świętego Jana, rozdział 14, wiersze 15 do 21?
Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta dawam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. A wy go znacie, ponieważ w was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie widział, ale wy mnie widzicie. Przecież ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w moim Ojcu, a wy we mnie i ja w was. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Bóg zapowiada swoje działanie. Jak zawsze Bóg nie działa w świecie wirtualnych komunikatów. Działa w rzeczywistości, którą stwarza i objawia. Objawia i stwarza. Objawienie nie jest informacją, jest stworzeniem nowej rzeczywistości. Tą nową rzeczywistość gwarantuje Duch Prawdy. Prawda wymaga przyjęcia, aby była poznana. Poznanie może dokonać się tylko w miłości. Prawda, poznanie i miłość. To trzy sposoby funkcjonowania człowieka, które proponuje nam Bóg. One są niezbędne, aby człowiek z uwagą i ze skupieniem przyjął dobrą nowinę. Miłość jest początkiem poznania prawdy, poznania Bożego objawienia. Tylko ona pozwala nam odłożyć wszystkie inne komunikaty wypełniające naszą uwagę, zostawić urządzenia zajmujące całe nasze skupienie, aby z miłością zwrócić się do miłości. Wtedy zaśpiewamy w głębi naszej duszy słowa psalmu, którym rozpoczęliśmy naszą dzisiejszą refleksję. Powiedz Bogu, jak zadziwiające są Twe dzieła. Niechaj Cię wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie. Niech Twoje imię opiewa. Na zamyślenie nad Bożym Słowem i naszym życiem udzielę wszystkim błogosławieństwa Bożego. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.